człowiek, jego miejsce w przyrodzie i unikalne cechy. Człowiek, należący do gatunku Homo sapiens, jest jednym z najbardziej fascynujących organizmów na Ziemi. Jako przedstawiciel królestwa zwierząt, człowiek znajduje się w systematyce biologicznej w grupie strunowców, kręgowców, ssaków, a następnie naczelnych, co czyni go bliskim krewniakiem małp człekokształtnych, takich jak szympansy, goryle i orangutany. Jesteśmy częścią rodziny człowiekowatych, co podkreśla nasze ewolucyjne powiązania z innymi naczelnymi, choć nasze cechy anatomiczne i behawioralne wyróżniają nas na tle innych gatunków. Unikalne cechy człowieka. Człowiek wyróżnia się szeregiem unikalnych cech, które odróżniają go od innych zwierząt. Jedną z najważniejszych jest zdolność do mowy i komunikacji za pomocą języka, co umożliwia nam przekazywanie skomplikowanych myśli i tworzenie zaawansowanych kultur. Zdolność do tworzenia i korzystania z narzędzi, rozwinięta świadomość własnego istnienia oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego to kolejne cechy, które są unikalne dla naszego gatunku. Ponadto, tylko człowiek potrafi tworzyć złożone społeczeństwa, które opierają się na normach kulturowych i społecznych. Pokrewieństwo człowieka z innymi naczelnymi. Człowiek dzieli wiele cech wspólnych z innymi naczelnymi, co wynika z naszego wspólnego ewolucyjnego dziedzictwa. Podobnie jak małpy człekokształtne, posiadamy duży mózg w stosunku do ciała, chwytne ręce z przeciwstawnymi kciukami oraz rozwinięte zmysły wzroku i dotyku. Te cechy wykształciły się w dużej mierze jako adaptacje do życia w środowisku drzewnym, gdzie zręczność i precyzja ruchów były kluczowe dla przetrwania. Nasze DNA jest w 98% zgodne z DNA szympansa, co świadczy o bliskim pokrewieństwie i wspólnych przodkach, którzy żyli stosunkowo niedawno w skali geologicznej. Różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi. Mimo licznych podobieństw, istnieją istotne różnice, które odróżniają nas od innych człekokształtnych. Najbardziej oczywistą różnicą jest pionizacja ciała, która umożliwia nam chodzenie na dwóch nogach. Ta adaptacja przyniosła liczne korzyści, takie jak lepsze widzenie na dużą odległość, możliwość noszenia przedmiotów w rękach oraz efektywniejsze przemieszczanie się po otwartych przestrzeniach. Niemniej jednak, pionizacja ciała wiąże się także z pewnymi wyzwaniami, jak problemy z kręgosłupem i stawami, wynikające z przeciążeń oraz większe ryzyko urazów. W wyniku ewolucji, ludzki szkielet przystosował się do dwunożności. Kości miednicy stały się szersze i bardziej masywne, a kręgosłup nabrał bardziej wygiętej formy, co pozwala na lepsze rozłożenie ciężaru ciała. Nasze kończyny dolne stały się dłuższe i silniejsze, co z kolei umożliwiło sprawniejsze poruszanie się. Ewolucyjne zmiany i przodkowie człowieka. Ewolucja człowieka jest skomplikowanym procesem, w którym uczestniczyło wiele gatunków rodzaju Homo. Jednym z pierwszych był Homo habilis, znany jako człowiek zręczny, który żył około 3 milionów lat temu i potrafił już tworzyć narzędzia kamienne. Później pojawił się Homo erectus, człowiek wyprostowany, który opanował sztukę rozniecania ognia, co stanowiło istotny krok w rozwoju naszego gatunku. To właśnie Homo erectus rozpoczął długą wędrówkę poza Afrykę, co zapoczątkowało zasiedlanie przez człowieka różnych części świata. Jednym z najbliższych nam ewolucyjnie gatunków był Homo neanderthalensis, człowiek neandertalski, który zamieszkiwał Europę i zachodnią Azję. W wyniku krzyżowania się z nim, niektóre cechy, takie jak jasna skóra, włosy i niebieskie oczy, przeniknęły do populacji Homo sapiens. Podsumowanie. Człowiek, jako przedstawiciel rodzaju Homo, przeszedł długą drogę ewolucyjną, która ukształtowała jego unikalne cechy. Nasze bliskie pokrewieństwo z innymi naczelnymi jest widoczne w anatomii i zachowaniu, jednak zdolność do myślenia abstrakcyjnego, mowy i tworzenia kultury odróżnia nas od reszty świata zwierząt. Dzięki tym cechom człowiek stał się gatunkiem dominującym na Ziemi, zdolnym do nieustannego rozwoju i adaptacji. Pytania i odpowiedzi o ulokowaniu człowieka w systematyce organizmów żywych. 1.
Do jakiego gatunku należy człowiek? Człowiek należy do gatunku Homo sapiens. 2. Jak człowiek jest klasyfikowany w biologicznej systematyce? Człowiek jest strunowcem, kręgowcem, ssakiem i naczelnym. 3. Z jakimi zwierzętami człowiek jest najbliżej spokrewniony? Człowiek jest najbliżej spokrewniony z małpami człekokształtnymi, takimi jak szympansy, goryle i orangutany. 4. Jakie unikalne cechy odróżniają człowieka od innych zwierząt? Zdolność do mowy, tworzenia i używania narzędzi, świadomość własnej egzystencji oraz myślenie abstrakcyjne. 5. Jakie cechy człowieka są wspólne z innymi naczelnymi? Duży mózg, chwytne ręce z przeciwstawnymi kciukami, rozwinięte zmysły wzroku i dotyku. 6. Jakie jest pokrewieństwo DNA człowieka z szympansem? DNA człowieka jest w 98% zgodne z DNA szympansa. 7. Co wyróżnia człowieka pod względem postawy ciała? Człowiek wyróżnia się pionizacją ciała, czyli zdolnością chodzenia na dwóch nogach. 8. Jakie korzyści przyniosła człowiekowi dwunożność? Lepsza widoczność, możliwość noszenia przedmiotów oraz efektywniejsze przemieszczanie się. 9. Jakie wyzwania wiążą się z dwunożnością? Problemy z kręgosłupem i stawami oraz zwiększone ryzyko urazów. 10. Jakie zmiany zaszły w szkielecie człowieka w wyniku ewolucji? Kości miednicy stały się szersze, kręgosłup bardziej zakrzywiony, a kończyny dolne dłuższe i silniejsze. 11. Kim był Homo habilis? Homo habilis to jeden z pierwszych gatunków z rodzaju Homo, znany jako człowiek zręczny, który tworzył narzędzia kamienne. 12. Jaka była rola Homo erectus w ewolucji człowieka? Homo erectus opanował rozniecanie ognia i rozpoczął migrację poza Afrykę. 13. Kim był Homo neanderthalensis i co nas z nim łączy? Homo neanderthalensis to człowiek neandertalski, blisko spokrewniony z Homo sapiens, z którym dochodziło do krzyżowania. 14. Co wyróżnia Homo sapiens na tle innych naczelnych? Zdolność do abstrakcyjnego myślenia, mowy i tworzenia kultury.